po 20 latach dubbingowania techniczna skala trudności to w ogóle nie istnieje dla aktora. Dobrego dubbingowca poznać po tym, że zdubbinguje ludzki film i kreskówkę zdubbinguje. I to już jest trudność, naprawdę. Jak go się nie przeciąży pracą, no to można zobaczyć, można z niego wyciągnąć smaczki z tego aktora. Przepraszam. Dlaczego? Przecież wszystko świetnie. Palę jak malowane, od jutra nie musimy się już niczym martwić. Brawo, Abahachi. No nie bądź taki. No nie bądź taki. Ty się weź lepiej zamknij. 16 lat i ciągle to samo. Co drugi dzień sterczymy z jakimś palem w dupie. Nie wszyscy muszą zaraz o tym wiedzieć. Rozmawiając mam jakąś myśl, prawda? Ale grając, patrząc się na daną postać i ją dubbingując, tych myśli jest 200, 300, 400. I nie umiem inaczej tego wytłumaczyć. Ten moment twórczy jest bardzo istotny, bardzo istotny. Jeżeli jest ktoś, kto ma ten dostęp do tego momentu twórczego, to on nawet sam nie wie, jak to się dzieje. To jest magia. To jest wspaniałe. Chce mnie tutaj ktoś? Właśnie go znalazłem w moim ogrodzie. Jak zwykle. Jesteś aniołem? A ja myślałem, że mnie lubisz, bo jestem przystojny. My tą wyobraźnię szkolimy bardzo w Akademii Teatralnej i to jest... Wnosimy ją ze sobą do studia. Naprawdę, jeżeli aktor wnosi tą wyobraźnię do studia, no to właściwie to jest proste wtedy. Po prostu proste. Dziękuję za opiekę. Ale kiedy indziej dokończę tę kurację. Idziesz już? To był dla mnie wielki zaszczyt, wasza wysokość. Ale czas ucieka, a Aslan polecił mi zgromadzić wojska. Widziałeś Aslana? Jaki on jest? Jest spełnieniem wszystkich naszych marzeń. To nie jest tylko kwestia głosu, to jest kwestia oczytania również. Dzisiaj to ludzie tego nie doceniają bardzo, bo nie czytają po prostu. Ale jak się bardzo dużo czyta, bardzo dużo. A ja czytałem bardzo dużo. To się łapie takie frazowanie. I się mówi frazą po prostu. I wtedy jest taka przyjemność. I jest ogromna różnica między jednym aktorem, który mało czyta, i drugim, który jest oczytany po prostu obłędnie. Ponieważ ten drugi szybciej łapie takie nuty charakterystyczne dla tej postaci, którą gra. A więc chcą mnie lepiej poznać, tak? Chcą pogawędzić sielsko-przyjacielsko z Grinchem. Fajnie, w końcu co nieco towarzystwa nie zawadzi. Co się nie wzięło, co nie było do zdubbingowania takiego większego, to był kultowy jakiś film. Już w tej chwili Grinch nie jest kultowym filmem, ale jak dubbingowałem go, no to był kultowym. I był bardzo trudny. Bardzo trudny. To ten Grinch! Jim Carrey jest znakomitym aktorem. Skubaniec jest... bawi się słowem wyśmienicie, naprawdę. Ja dubbingując go, poczułem, że to jest partner. Żeby go zdubbingować, to trzeba było się naprawdę nagimnastykować tam. Niezły kawał. Czadowy. Także to była taka rzecz, z której pewnie jestem dumny. Co prawda w telewizji, jak oglądałem, to rzadko się pojawia ta dubbingowana wersja, ale jednak się pojawia. Ja wiem, że czesanie to jedna z moich słabych stron, ale uda się. Będzie cacy. Właściwie to już jest cacy, co? Jak u mnie. A Banderas był zdecydowanie bardziej płaski. No więc też była trudność, ale innego rodzaju. Gdzie jestem? W bezpiecznym miejscu. Czemu mnie prześladujesz? Ja ciebie prześladuję? Mój Boże miły. Jeśli każesz od drzwi, się nie ruszę. W dubbingu wzorcem metra jest. Wzorcem metra, dla mnie przynajmniej. Jeżeli dubbinguję tę postać i potem ludzie mają kłopot, że powiedzisz, kto to dubbingował, że to było... To właśnie to on mówi, ta postać mówiła. Czyli my powinniśmy być niewidoczni. I są tacy aktorzy, którzy grają tak, że każdy słuchając tą postać był, och, ale zdubbingował, to on na pewno. A są tacy aktorzy, którzy tak dubbingują, że łapią się na tym ci ludzie, którzy oglądają, że to jest dubbingowane dopiero pod koniec. Co ty mi zrobiła, ja nie znają. Ale jeśli ja tobie nieszczęście, to mnie także nieszczęście.
Żeby ja ciebie nie kochał. Byłby ja wolny jak wiatr w polu i sławny jak sam Chmielnicki. Dlaczego został zdubbingowany do Magarów? Bo on mówił bardzo źle po polsku. Bardzo źle. Faktycznie, rzeczywiście łamał język straszliwie. Ale udało się naprowadzić. Pomogę ci w jego aresztowaniu. Dla własnego dobra trzymaj się od tego z dala. Wyczuwam w tobie wiele chaosu, młody Skywalker. Masz wiele obaw, które zaciemniają osąd. Muszę iść, mistrzu. Nie. Jeśli to, co powiedziałeś, jest prawdą, zdobyłeś moje zaufanie. Ale teraz zostań tutaj. Są co najmniej dwa rodzaje aktorów. Jeden rodzaj aktora, który byłoby dobrze, gdyby znał wszystkie, cały background postaci. I taki rodzaj aktora, któremu jest kompletnie obojętnie i mu to zwisa. I ja takich aktorów spotkałem, też reżyserując dubbing. Naprawdę, który mi mówił Gwiezdne Wojny. Co mnie tam, mnie to lata, czy on, z tymi czy z tymi. Proszę, muszę go zobaczyć. Dobra, gramy. I grał dobrze. No i dobrze. I co ja mam mówić wtedy? Zatem generał Grievous został zniszczony. Przybyłeś szybciej niż się spodziewałem. W imieniu Galaktycznego Senatu Republiki aresztuję cię, kanclerz. Grozisz mi, mistrzu Jedi? Senat zdecyduje o twoim losie. Dubbingowałem, no w ogóle dubbingowaliśmy jako grupa Gwiezdne Wojny. To było dużo, bardzo dużo było, ja nie wiem czy hejtu, ale takich dużo wątpliwości. Ja jestem senatem. Jeszcze nie. Co prawda miało być dopasowane do pierwowzoru i polska wersja była dopasowana na poziomie 87%. Była druga zaś po niemieckiej w europejskich rankingach. Bardzo wysoko oceniona. Także byłem w Stanach, tam mastering widziałem i tak dalej. To było fajna przygoda, naprawdę. Wyjątkowo fajna. Anakin, mówiłem ci, że do tego dojdzie. Miałem rację. Jedi przejmują władzę. Władza Sithów już nigdy nie powróci. To jest twój koniec. Ja się czułem, że zrobiłem tą drugą trójkę i skończyłem z dubbingiem. Bo pierwsza to byłaby... No ja sobie nie wyobrażam. To zrobiono to, ale ja słyszałem te głosy i to już było, nie było to. Niech złączą się nasze moce! Ziemia! Ogień! Wiatr! Woda! Serce! No, no jasne. Ruszaj, planeto! Szybciej, kapitanie! Chciwiec podpalił zakład! I to graliśmy chyba po 4 osoby nawet. To fantastyczne czasy. Co to, bankiet? Beze mnie? Johnny Smith, w imieniu króla aresztuję cię za zdradę popełnioną w Jamestown. Zdradę? To szukacie Redcliffe'a. Ale o czym ty w ogóle pleciesz, Makunga? Aż mi głupio, ale niektórzy czepiają się, że Alekej nie odbył rytuału przejścia i bla, 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 więc w teorii faktycznie nie może być członkiem naszego stada. Gdzie jestem i kim wy jesteście? Czy służycie Venomoidom? Czy jesteście lojalni wobec Ziemi? Odpowiedzcie! Venomoidzi? Mówisz o obcych? Odpowiedz! Dokąd idziesz? Sypialnia jest tam! Musisz się wyleżeć! Chciałbym, ale jestem umówiony w sklepie pani Hagu. Obiecałem, że ją dziś ostrzygę. I jestem spóźniony! Tylko tyle zostało z Kuzyna w lata? Ani żywy, ani trup nie pokona mnie w walce. Jesteś moim wielkim rycerzem. Wydaje mi się, że ja, Karl Lafong z Pompano Beach na Florydzie, wybiorę sobie tę łupinę. O, moje gratulacje! Znów pan wygrał! Jej, jeśli taki naiwniak jak ja może wygrać w tej grze, no to chyba każdy może. To w takim dopowym momencie było wszystko, no, co pan nie wymieni w tej chwili, to pewnie było. Ale wiesz, że to jeszcze nie koniec. Było tego tysiące, to już niemożliwe do zapamiętania jest nawet. 3 miliardy? Nie mogę uwierzyć. Ja też. Muszę się temu dobrze przyjrzeć. Po co? Tak, Superman, Batman. O Boże, nagrałem się tego. Clark Kent, Daily Planet. Moja fundacja już wydała oświadczenie popierające książki. Proszę? Wow, fajna sztuka. Mój nauk. Nie drukuj tego, jasne? Co pan sądzi o ekscesach nietoperza z Gotham? Ja wiem, że to trzeba być w tym świecie, żeby się zakochać w tym. No właśnie, to jest taki, to jest jeden z tych światów. Jeden z tych uniwersum, które zawiera część postaci i w pewnym momencie się przestawia i drugie uniwersum, w którym jest jeszcze jedna postać, to jest coś koszmarnego. Znaczy coś wspaniałego oczywiście, ale dla mnie koszmarnego. Naprawdę, jesteś normalny i nie myśl nigdy inaczej.
to tylko przebranie. Po to, żeby nie prześladowali cię ci wszyscy, którzy nie pojmują twoich zdolności. Doskonale rozumiem, ale mimo to... jest pan wielki! Ten świat wyobraźni, który aktor wnosi do studia, o którym powiedziałem, jest bardzo... jakby to powiedzieć... bardzo bogaty. Bardzo. I gdyby pani mnie wtedy pytała, to ja bym opowiadał godzinami. Ale w momencie, kiedy zakończymy produkcję, to już jest czas przeszły. To już było. I to jest cecha, która dotyczy tego zawodu. Jest bardzo związana. Naprawdę. I ludzie, którzy obserwują jakiś serial, oglądają, czy film, który był dubbingowany, są w trakcie tych emocji. Ale aktor już jest poza nimi. I niewiele pani od niego usłyszy. Ale wtedy w momencie, kiedy stał przed mikrofonem, miałby tyle samo do powiedzenia, co ci widzowie, którzy by chcieli usłyszeć od niego to, co on powinien im powiedzieć. Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Ja teraz powiem, ja czytałem całego Wiedźmina. Czytałem go co prawda jakieś 2-3 lata wcześniej. Więc ja wiedziałem o czym, co to będzie za postać. Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. To jest postać jest zrobiona, no taka, nie wiem, ikoniczna już. Fajnie się go słucha. Sam słucham czasem Wiedźmina. Geralt, nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni, pośród mgieł, po pogromie w Rivii. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Yen, a ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Co następny Wiedźmin to był skokowy. Ostatni był chyba, miał pojemność chyba 8-krotnie większą niż pierwszy. Potężna była. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. To jest taki... Taka postać archetypowa po prostu. I co by nie powiedzieć, to chłopaki w pewnym wieku będą się fascynować Wiedźminem. To jest bardzo dobre, bardzo dobre. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. On się też specjalnie nie stara, już czasami się stara, ale to jest... Tak bym to powiedział, że to jest bohater, który mu się udaje. I nawet jak zabije tam 20 nieprzyjaciół, to nie czerpie z tego niezwykłej satysfakcji. I to jest fascynujące właśnie. On nie ma tej napinki na sukces. I to jest to. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka... Pół roku temu Triss Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko na nowo. Wyszło inaczej niż chciałam, ale tak bywa. Chodź, zobaczysz, jak wygląda moje życie. Przed Wiedźminem, wtedy, kiedy mnie skasingowano, nagrywałem jakąś, nie pamiętam w tej chwili, grę, ale nagrywaliśmy chyba 500 take'ów i te 500 było w godzinę. To Wiedźmina nagrywałem 10 take'ów w godzinę. 12. To było wszystko. To pokazuje po prostu, jaki rodzaj wyzwania to dla mnie stanowiło. W ogóle dla nas, dla wszystkich. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Chcę mówić dalej. Ja w swoim życiu przeszedłem wiele gier razem ze swoimi synami. Nawet grałem w te gry.
I nie, nigdy mnie to nie wciągnęło, ale no mogę powiedzieć, i znam świetne dubbingi, naprawdę bardzo dobre dubbingi innych gier. No ale fajnie, że ten Wiedźmin jest taki rozpoznawalny. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Bywa, jest, zaraza, jest, jest dużo, jest na internecie, powiedział mi kolega, że jest cała seria filmów, gdzie Wiedźmin dzwoni do chłopaków i do dziewczyn po usługi seksualne. I, więc ja sobie przesłuchałem, to było potwornie śmieszne. Potwornie. I oczywiście ktoś zrobił sobie to okropny dowcip, ale też obejrzałem to i uśmiałem się jak nigdy. Pamiętam twoją uwagę i fakt, może prawdziwe przygody to lepszy materiał na pieśni. A ty, mój panie, zalatujesz przygodą na dwie staje. I jeszcze czymś innym, co to jest? Czy to cebula? Mniejsza z tym, cokolwiek to jest, otacza cię wą śmierci i przeznaczenia. Bohaterskich czynów i złamanych serc. To cebula. No tak czułem. To jest bardzo niedobry moment na ekranizację Wiedźmina. I było wiadomo, że ten świat będzie bardzo zaburzony według formatu za oceanem. No tam za oceanem są inne klimaty. Inaczej myślą na temat w ogóle przedstawiania postaci i tak dalej, i tak dalej. I sam Wiedźmin, no on się trzyma. On jest relatywnie blisko. Ale już poza Wiedźminem już nie, no. Ja to rozumiem. Rozumiem miłośników Wiedźmina, którzy odrzucają ten serial. Ale sam nie odrzucam. Nie, no. Wyjrzałem sobie 3 odcinki z przyjemnością. Ale to już inna historia. Ja sobie przypominam taką jedną rzecz. Pana Wołodowskiego słuchałem wtedy. Wracałem z Gdańska i ja zrobiłem, pamiętam, 170 kilometrów ekstra w nocy, o 3 dojechałem do domu, żeby wysłuchać pana Kajosa. To naprawdę jest wielki komplement. Wielki komplement. I myślę, że pan Kajos, gdyby go dzisiaj zapytać o Wołodowskiego, to powiedział, no nagrałem. A on to tak nagrał, że ja, kurczę, zmusiłem się, jechałem przez Mławę jeszcze gdzieś dalej, nie pamiętam, jakiś kilometr robiłem, żeby wysłuchać do końca, jak on to zagrał. No zagrał rewelacyjnie. Rewelacyjnie, ale on do powiedzenia będzie miał, no zagrałem. No, co to takiego było?